Hello, Michał Pozytywny Groomer, Q&A numer 6, odcinek 2. Przedstawiam sytuację użytkowniczki YouTube'a Agnieszka Artystycznie i jej maltańczyka Maxia, nazywany również Johnny. Moja odpowiedź na tą całą sytuację, którą Wam przedstawiłem w dosyć długim filmiku, możecie sobie zobaczyć na liście filmów w odcinku pierwszym. Więc tak, Agnieszka, sprawa jest następująca. Jeżeli masz psiaczka o niepewnej historii, bo tak przedstawiłaś swojego maltańczyka, no był w rodzince, w innej rodzince, był prawdopodobnie tam jakoś, cytuję, nieudolnie strzeżony, pielęgnowany i no nie wiesz, jak on będzie reagował na wizytę w salonie, to ja proponuję wizyty adaptacyjno-zapoznawcze. Ja proponuję. I fajnie by było, żeby groomerzy też się nad tym zastanowili i proponowali takie opcje. Ideą wizyt adaptacyjno-zapoznawczych jest to, żeby najnormalniej w świecie przyzwyczaić psiaka do ogromnej ilości bodźców, nowych rzeczy, nowych atrakcji w salonie groomingu. I sytuacja jest następująca, że pełna pielęgnacja dla psiaka, który nie zna do końca wibrujących, burczących maszynek, nie zna do końca dźwięku, przypysku, nożyczek, degażówek, nie zna groomera, nie zna miejsca, nie wie, co to są wysokowydajne suszarki, po prostu rzucenie psa na pełną pielęgnację jest najnormalniej w świecie często bardzo dużym wysiłkiem fizycznym, psychicznym dla takiego maluszka, bo mówimy o maltańczyku, przecież to jest rasa niedużych piesków, bardzo kochanych, bardzo inteligentnych, chętnych do współpracy, ale trzeba poświęcić najnormalniej w świecie im czas. Więc groomer powinien zaproponować wizytę adaptacyjno-zapoznawczą. To jest moje zdanie oczywiście. Ideą tych wizyt jest to, że i to też jest bardzo ważne, bo w różnych miejscach te wizyty adaptacyjno-zapoznawcze mają różny charakter. Ale ideą tej wizyty jest to, że groomer nie zobowiązuje się do żadnych czynności groomerskich. Tak? Czyli na przykład do mnie, jak psiak przychodzi na taką pierwszą wizytę, bo u mnie to jest obligatoryjnie, nie wykonuje pielęgnacji młodych psiaków lub dużych psiaków, które nigdy nie były u groomera, bez takiej wizyty. 50% klientów po przedstawieniu argumentów godzi się na to i niestety druga połowa, ale o tym też zrobię kiedyś filmik, mówi, o, ale ja chcę to na szybko, ja chcę mieć problem z głowy, jakoś to wyjdzie, jakoś sobie dacie radę. A ja mówię, że no nie, trzeba pieska przyzwyczaić i trzeba pieska najpierw zobaczyć. Więc wizyta adaptacyjno-zapoznawcza. Według mojej definicji to jest wizyta, gdzie groomer nic nie musi przy psie robić. Bo może być tak, że na przykład mały piesek będzie się kręcił na stole, stepował, biegał przez pół godziny. I w ramach takiej wizyty te pół godziny groomer poświęca czas i uwagę na to, żeby uspokoić i wyciszyć pieska. Inna sytuacja. Przez pół godziny może groomer w ramach podstawowych czynności, no bo to nie chodzi o to, że jeżeli piesek jest współpracujący, to ja zobowiązuję się, jeżeli jest współpracujący, do depilacji uszu, do cięcia pazurków, do wykonania minimalnych korekt przy łapkach. Ale od razu mówię właścicielowi, ale to nie jest to tylko i wyłącznie, jeżeli piesek będzie współpracował. Bo jeżeli będzie groomer przyzwyczajać go przez pół godziny do stania na stole lub do suszarek, to po prostu skupiamy się na jego behawiorze, na jego zachowaniu. Bo jeżeli stricte zobowiązuję się przed właścicielem, tak jak już w ramach pełnej pielęgnacji, do wykonania konkretnych usług, to ja muszę bez względu na to, jak się zachowuje pies, jak współpracuje, wykonać te usługi. A jak to wykonać, jeżeli piesek nie chce? Jeżeli nie jest przyzwyczajony, jeżeli się boi, jeżeli jest zestresowany, jak to zrobić? Prosta odpowiedź. Trzeba psa zmusić, tak? Trzeba po prostu siłowo zmusić psa, bo po najnormalniej w świecie groomer umówił się z właścicielem na konkretny czas, na konkretną kasę i musi być to zrobione. Ale czy to jest pozytywny grooming, że trzeba, że musi? Nie.
To nie jest pozytywny grooming. I takich wizyt adaptacyjno-zapoznawczych w moich salonach często jest kilka. I umawiam się tak z właścicielem, że jest pierwsza wizyta adaptacyjno-zapoznawcza. Jeżeli piesek jest współpracujący, jest spokojny, jest socjalizowany, jest habituowany, daje pazurki sobie podciąć, daje wydepilować uszka, tak, bo mówimy o Maltańczyku, reaguje ze spokojem na dotyk łapek, na dotyk pyszczka, na przymykanie pyska palcami, tak? Taki dosyć dominujący ruch, ale bardzo często dotyk, bardzo często używany przy groomera, żeby stabilizować główkę podczas cięcia ostrymi narzędziami, to najnormalniej w świecie z wielką radością zapraszam takiego maluszka albo już dorosłego psa, który nigdy nie był wcześniej w salonie, na pełną pielęgnację. Ale jeżeli piesek jest zestresowany, nie daje sobie pazurków podciąć, nie daje sobie wydepilować uszu, po prostu no, jest zestresowany, no to umawiam się z właścicielem na kolejną wizytę adaptacyjną i ona jest później bezpłatna. A później jest płatna, bezpłatna, płatna, bezpłatna. Ta kolejna jest troszeczkę krótsza, trwa 15-20 minut. Więc taka jest kolejność. I kochani właściciele, no i groomerzy, jeżeli też mnie oglądacie, pamiętajcie o tym, że w salonach nie tylko liczy się stylizacja, nie tylko liczy się to, jak piesek wygląda, ale właśnie to, jak pies jest obsługiwany. Więc jeżeli groomer zaproponowałby Agnieszce artystycznie takie wizyty adaptacyjne, albo Agnieszka artystycznie, oglądając już później ten filmik, tak, mając swoje doświadczenie po obejrzeniu tego filmika, wymusiłaby na groomerze, no bo w jakiś sposób taki delikatny, żeby po prostu taką ofertę, taką usługę zaoferował, to właśnie do tego efektu takich historii teraz opisanych może by nie doszło. Może by nie doszło, bo wystarczyłaby może jedna wizyta adaptacyjno-zapoznawcza, a może dwie, a może trzy, ale by było wszystko oczywiście rozciągnięte w czasie. Nie każdy właściciel ma cierpliwość. Nie każdemu właścicielowi się chce trzy razy jeździć z psem do groomera. Znaczy się, ja tego nie rozumiem, bo jeżeli już mamy psa, zobowiązujemy się o niego dbać i kochamy go, to kochamy. Słowo kochać to znaczy wykonywać pewne czynności, to jest czasownik. Więc jeżeli kochasz psa, to jeździsz do groomera konsekwentnie, jeździsz wtedy, kiedy jest plan pielęgnacyjny przedstawiony i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest moje zdanie na ten temat. Więc, ale co mnie dziwi, również miałem ostatnio kursantkę, pozdrawiam Karolina, kursantkę na kursie asystent groomera, która mi opowiadała, że szukała w Skierniewicach salonu, gdzie wykonają groomerzy wizytę adaptacyjno-zapoznawczą u jej shitsaka, który wcześniej nie był w salonie groomerskim i żaden salon nie wiedział, o co chodzi w Skierniewicach i żaden groomer nie zaproponował takiej usługi właśnie przyzwyczajenia psa. Ja również często mówię moim kursantom albo klientom, że przyjście psa bez takich adaptacji na pełną pielęgnację, wykonywanie multum czynności, których nie zna, to jest tak, jakbym w danym konkretnym momencie kazał człowiekowi żonglować, stojąc na jednej nodze. No po prostu nie uda się. Nie uda się. Będą problemy, będzie stres, będzie napinka i nieprzyjemności. I tak samo to jest taka żonglerka u psiaków, które są na stole groomerskim, nie potrafią wstać, stół jest dosyć wysoko, jest ten blat nie zawsze ma dobrą przyczepność, on jest już taki pozużywany, dosyć nawet i śliski, są suszarki wysokowydajne, groomer, obcy człowiek, pewny siebie, łapie, tu trzyma, podtrzymuje, no to są po prostu ekwilibrystyki naprawdę cyrkowe, więc tak jak wam wspomniałem, miałem na pierwszym filmiku. Nie będę odnosił się już do tego, czy był założony kagańczyk, czy groomer mocno trzymał, czy nie, bo po prostu mnie nie było w tamtym miejscu. Ale gdyby groomer zaproponował adaptację, zaproponował spokojną wizytę zapoznawczą, w którym na spokojnie by się zapoznał z psem. Pamiętajcie, groomerzy, że ciąży bardzo wielka odpowiedzialność w naszym zawodzie. Jest to odpowiedzialność za psy, za zwierzęta, za członków rodziny. Ciąży na nas ta odpowiedzialność i bierzcie to pod uwagę. Też bierzcie swoje po prostu bezpieczeństwo zawodowe. Po co stresować psiaka? Po co ryzykować pogryzienie? Skoro można się z tymi psami
zaprzyjaźnić, zakolegować, skoro można poznać ich imiona, poznać ich historię, bo tak często jest na wizytach adaptacyjno-zapoznawczych, że ja mam wtedy czas, żeby porozmawiać z właścicielem, żeby poznać historię psiaka, czego się boi, czego się nie boi, co lubi, jak go nagradzać, a jak może w jakiś sposób dawać mu reprymendy, tak? Czyli na przykład w jaki sposób, czy niedobry pies, przestań, Maksiu, zachowuj się, dobry Maksiu, albo nagrody, bardzo dobry pies, czy tak mam nagradzać, w jakim dialekcie mam do niego mówić. Więc takie wizyty adaptacyjno-zapoznawcze są ważne do obsługi psa w salonie, są potrzebne, konieczne, ale również jest to też czas, żeby na spokojnie właściciel się nie zestresował, przyszedł ze świadomością, że ten piesek nie będzie 2 godzin w salonie, tylko będzie 0,5 godzinki i to też zwiększają się relacje, zaufanie pomiędzy groomerem i właścicielem. Więc wizyta adaptacyjno-zapoznawcza jest to lek na, może nie na wszelkie zło, ale jest to lek na wiele i rozwiązanie na wiele, wiele, wiele problemów. I jeszcze raz powtarzam, jedna wizyta zapoznawcza może nie rozwiązać wszystkich trudności, dlatego wtedy kolejna i kolejna. Rekordzistką w ilości wizyt była moja serdeczna klientka. Chyba 8 wizyt adaptacyjnych było. Z pieskiem typu kundelek, starszym pieskiem ze schroniska i najnormalniej w świecie. Czy pytanie, ale nie można było od razu go dawać na pielęgnację? Tak, oczywiście, ale po co? Po co znęcać się nad psem? Po co go zmuszać? Po co poddawać tego staruszka różnym ogromnym stresom? Nie ma najnormalniej sensu. Trzeba było go na spokojnie. Tu piesek zestresowany. On był gryzący, on był skołtuniony. W ramach tych wizyt adaptacyjnych wstępnie, delikatnie rozkołtunialiśmy go. Przyzwyczajaliśmy go do stołu, głaskaliśmy, dotykaliśmy. No najnormalniej w świecie to było wszystko stopniowe. Pierwsza adaptacyjna wizyta to po prostu było wejście tego psa do salonu. Prawie 0,5 godziny. Chodzenia na spokojnie do salonu, witania się, bo on był całkowicie, no po prostu najnormalniej denerwował się, szczekał i podgryzał. Więc to nie było ani bezpieczne, ani przyjemne dla groomera. Bo pamiętajcie, że groomer to człowiek. Groomer to człowiek też. Chciałby pracować w spokojnych warunkach, niestresowych, nie chce walczyć z psami. Groomerzy kochają psy. Czasem może po prostu zapętlają się w ilości pracy. Nie chcę bronić groomerów, ale najnormalniej w świecie pamiętajcie, że groomer też człowiek, masz swoje uczucia też po prostu czasem może wykonać jakieś, podejmować złe decyzje. Co to znaczy? To znaczy najnormalniej w świecie, że może tak, pani groomerka miała gorszy dzień i zapomniała zaproponować tą wizytę adaptacyjną. Tak? Może tak było. Ale tego się nie dowiemy. Jeszcze raz mówię, nie chcę wyrokować. Jeżeli chcecie ograniczyć takie sytuacje, chodźcie na wizyty adaptacyjno-zapoznawcze. One naprawdę ułatwią pielęgnację, późną pielęgnację bezstresową w salonach. A ja żegnam się z Wami. Zaraz startuję na ogródek. Naprawdę dzieje się bardzo gorąco i słonecznie. Ciekawe, czy na tym nagraniu będzie słychać wszędobylskie ćwierkające ptaki, bo jest naprawdę przepięknie. Mam nadzieję, że również macie przepiękne dni, bardzo pozytywne. I Was pozdrawiam. Agnieszka, trzymam kciuki za pielęgnację Twojego psa. Nie dawaj się, bądź spokojna, bądź świadoma, bądź ufna do groomerów, bo groomerzy to są ludzie, którzy kochają psiaki, ale bądź ostrożna. Tak, czyli miej swoje wymagania, też pamiętaj o tym, że możesz na spokojnie przed każdym przyjściem do salonu, do groomera, poprosić groomera, czy możesz po prostu przyjść z pieskiem do salonu, żeby na chwilkę go zapoznać z salonem, tak? To też jest, czy jest coś mniejszego niż mniejszego, no adaptacje są mniejszego czasowo, one są bardzo ważne, ale taka wizyta na chwilkę u cioci, wizyta u wujka, tak, groomera, czyli przyjść z pieskiem do salonu na 5 minut, niech on na chwilkę wejdzie, niech dostanie ciasteczko. No i skończyła mi się karta, więc jeszcze dogrywam, więc te wizyty takie u wujka, u cioci, groomerki na chwileczkę też są bardzo wartościowe dla psa, ale również Agnieszka dla Ciebie, byś na spokojnie zapoznała się z groomerem, porozmawiała, przedstawiła historię swojego psa, żeby groomer też mógł się przygotować do pielęgnacji, może zarezerwować więcej czasu, no bo przede wszystkim czas
odgrywa tu bardzo ważną rolę. Jak go jest za mało, to po prostu nie ma czasu, nie ma możliwości na to, żeby groomer w spokoju reagował na przykład na kręcącego się pieska, na pieska, który po prostu nie chce czegoś dać, pozwolić sobie. I wtedy jest problem, bo po prostu trzeba gonić. Więc na spokojnie, wizyty adaptacyjne, korzystajcie z tego, pytajcie się swoich groomerów. Jeżeli groomer nie wie, co to znaczy, o co chodzi, to powiedzcie mu o kanale Pozytywny Groomer, niech sobie obejrzy ten film, albo wytłumaczcie mu. A jeżeli groomer nie chce, bo uważa, że nie ma sensu, no to już sami podejmijcie decyzję po tym filmie. No i te mniejsze wizyty, na chwilkę przyjdźcie do salonu z pieskiem, w odwiedziny, na ciasteczko, żeby groomer na chwilkę pogłaskał pieska. Nie przeszkadzajcie oczywiście w tych krótkich takich wizytach groomerowi, bo może groomer ma swoich klientów, ale żebyście najnormalniej w świecie przyzwyczajali swojego psa ze salonem, żeby również nie kojarzyły się te salony tylko i wyłącznie z jakimiś długimi stresami dwugodzinnymi. Więc życzę Wam po prostu na spokojnie, spokojnego podejścia do pielęgnacji. Pamiętajcie, że nie tylko fryzurki się liczą, ale w moim odczuciu pozytywnego groomera obsługa psa jest najważniejsza. Fryzurka zawsze odrośnie, zawsze można ją poprawić, szybko można ją poprawić. 2 miesiące już odrasta u maltańczyków, a obsługa, jakieś problemy z obsługą, często takie prostowanie, pozytywne prostowanie pieska trwa latami konsekwentnego chodzenia do salonu. Więc temat dosyć ciężki, ale mam nadzieję, że przedstawiłem Wam dosyć jasno. No i Was pozdrawiam. Zaraz lecę. Mam dzisiaj akurat dzień wolny i lecę relaksować się w ogródku z Sabusią, która tutaj wzdycha owczarką Miksem kochanym. Pa, pa. Pozdrawiam Was serdecznie.